jej ocenia zdrowie. Wygląd postaci mitologicznej, a to są właśnie trzy mamy. Dobrze, teraz już dziękujemy za muzykę. Moimi atrybutami są łuk ze strzałami.
Nazywam się Dionizos. Jestem Bogiem winorośli i wina. Jestem synem Zeusa i nieśmiertelnej kobiety Semele, królewny trwajskiej. Moim atrybutem jest winorość i wino. Jestem Ariadna. Moim ojcem jest Minos. Moim mężem to Zeus. Lecz jednak nie porzucił. Teraz moim mężem to Dionizos. Słuchajcie, mitologia, symbole mitologiczne, frazeologizmy mitologiczne, czyli takie powiedzenia jak być Ariadnem, Syzyfowa praca, piękna Achillesa, znane są nam z kultury, sztuki, języka, literatury, spotkać je wszędzie. I taki wykształcony Europejczyk na pewno rozpozna te wszystkie charakterystyczne znaki mitologiczne, językowe, symboliczne, w literaturze, wierszach, na obrazach, w rzeźbach. I moi drodzy, kolejna konkurencja będzie poświęcona znajomości frazeologizmów mitologicznych. Drużyny z każdej klasy ułożą puzzle, które ukażą nam frazeologizm mitologiczny. Za to będzie 2 punkty, jeżeli zrobi to najszybciej zespół, a drugie 2 punkty otrzyma, jeżeli jeszcze wytłumaczy znaczenie dosłowne tego wyrażenia czy zwrotu frazeologicznego. Jeżeli ułoży drużyna poprawnie puzzle, ale nie będzie znała znaczenia dosłownego, no to pozostaje tylko 2 punkty. A jeżeli drużyna przeciwna powie, jakie to ma w naszym języku już to dosłowne znaczenie, też otrzyma 2 punkty. Zapraszamy tutaj zespół. Wskazuje, tak, nić Ariadne, czyli pomoc
Wskazówka, dobra rada. Dziękuję bardzo. No tutaj proszę. I kolejną konkurencją będą sceny mitologiczne. Prosimy grupę, która pierwsza chce wystąpić. Żyła piękna bogini Demeter wraz ze swoją córką Chorą. Wiodły bardzo szczęśliwe życie. Śmiały się, bawiły i skakały razem. Jednak pewnego dnia wszystko się skończyło. Kiedy Demeter pracowała na polu, Chora powiedziała: Mamo, idę na spacer. Dobrze, idź, tylko nie zostawiaj. Chora poszła w stronę łąki, na którą zawsze chodziła. Kiedy nagle ziemia rozstąpiła się, wyjechał z niej czarny powóz. Wyskoczył z niego Hades, kup piekieł i jednym ruchem złapał przerażoną Chorę. Pomocy! Mamo! Demeter, gdy usłyszała krzyk swojej córki, biegała jak szalona. Szukała jej wszędzie, ale niestety nie udało się jej znaleźć. Kiedy następnego dnia Demeter błąkała się, nagle zobaczyła pastucha, który pasł owce. Podbiegła do niego i zapytała: Czy widziałeś moją córkę Chorę? Parę dni temu widziałem dziewczynę, ubraną na biało, wysokie plarce, smacąc jakąś melodię. Kiedy nagle ziemia rozstąpiła się i wyjechał z niej czarny powóz. I to Hades, król świata zmarłych, chwycił dziewczynę i razem z nią znikł. Demeter była bardzo zszokowana tą opowieścią i od razu wzniosła się do nieba, aż do Boga Heliosa. Drogi Heliosie, słyszałam od pastucha, że Hades porwał moją córkę. Czy to prawda i gdzie ona jest? Tak, to Hades biegnie po morze, który się zachował. Demeter była bardzo wściekła na Zeusa i od razu przybiegła na Olimp, żeby z nim porozmawiać. Demeter była bardzo wściekła na Zeusa i od razu przybiegła na Olimp, aby z nim porozmawiać. Przydzielić ją na pół. Chora będzie jak ludzie.
Kiedy Kora przebywała z matką, na ziemi panowało lato i wiosna. Zaś kiedy wracała do Hadesu, ziemię ogarniała mroźna zima. Dostał Tezeusz od zakochanej Ariadne. Zobaczycie w scence pod tytułem Tezeusz i Ariadne. Mit o Tezeuszu i Ariadne. Najświetniejszy bohater achajski. Tezeusz był obcego pochodzenia. Jego ojcem był Epeusz, który orężnie zachowywał Attykę. Matką jego natomiast była Ajka, księżniczka powiedzeni. Jednak pewnego dnia Epeusz porzucił ją, lecz zanim się rozstali, pokazał jej miecz i zagał go pod głazem. Następnie powiedział: gdy nasz syn dorośnie, chcę, abyś kazała mu dźwignąć ten głaz i wziąć miecz oraz sandały. Gdy ty załóż miał lat 5, poznał Herakresa, który gładził go po głowie, burzył mu wielką przeszłość. Od tego czasu Zeusz robił tak jak Herakles. Nadszedł wreszcie czas, kiedy matka zaprowadziła i kazała mu podnieść głaz. Tezeusz nie trudził się. Podniósł głaz i wziął się w kamieńczęcze. Następnie pomądrował do ojca. Ojciec Tezeusza Egeusz był bardzo pocieszony, kiedy rozpoznał syna. Pewnego dnia Tezeusz wypowiedział następujące słowa. Postanowiłem wyruszyć na wyspę Kretę i zgładzić to, co się mi oddało. Aby od tego czasu Atena nie panowała, żebyś marzałowa. Tezeusz wyruszył ukazać swoją myśl ojcu. Egeusz zgodził się, lecz nakazał mu po ukończeniu wyprawy wywiesić odpowiedni żagiel. Jeśli wyprawa się powiedzie, czerwoną, jeśli nie, czarną. I tak Tezeusz wyruszył na wyspę Kretę statkiem o czarnym żaglu. A kiedy już tam dotarł, udał się do labiryntu. Zaczekaj. To mnie woła. Ja cię wołam, Tezeuszu. Czego byś chciała, Ariadne? Chciałabym ci podarować nić, ponieważ wiem, że ten, co wchodzi do labiryntu, już z niego nie wychodzi. A więc weź jeden końcówek nici i przywieź na początku weź się do labiryntu, a drugi weź i idź za nim. Dziękuję ci. Żyli długo i szczęśliwie.
9 i później tutaj wiecie, mam w rubryczce wypuszczonej hasło całej krzyżówki. Uwaga, start. Tylko wyraźnie przemydłkowanymi linijami.